o to, że na stronach GUS-u mamy informacje o emisji zanieczyszczeń powietrza zakładów szczególnie uciążliwych. I chciałbym zwrócić uwagę, że w roku 2014 w stosunku do poprzednich lat nastąpił ponad dwukrotny wzrost zanieczyszczeń gazowych na terenie miasta, zanieczyszczeń gazowych zakładów uciążliwych, szczególnie uciążliwych. Jest to kontynuowane w 2015, bo jest w tej chwili jeszcze więcej tych zanieczyszczeń gazowych. W sposób bardzo przebiegły wykorzystuje sesję Rady Miasta do tego, żeby powielić zupełnie kretyńską konferencję, której brał udział. I ja rozumiem, może pan jeszcze jakoś znajdzie na pewno jeszcze jakieś kolejne ciało, w którym pan będą takie dane, które panu akurat pasują. No, na temat stanu powietrza w Szczecinku wypowiada się zresztą rządowa, pisowska agenda, która się nazywa w tej chwili Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. I ta agenda 31 grudnia 2016 roku wydała obszerne opracowanie, które akurat tym razem wam nie pasuje. Dlatego, że w tym opracowaniu bardzo szczegółowym, które jest analizą, a nie ma tak, jeżeli pan zna tutaj jakieś stacje badawcze GUS-u na terenie Szczecinka, to ja bardzo chętnie posłucham, gdzie one są, są jakieś utajnione. Główny Urząd Statystyczny powinien korzystać z wiedzy, która jedyna instytucja monitorująca w sposób ciągły stan powietrza nad naszym miastem, to jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska korzysta z trzech stacji, z których zresztą miasto za jedną z nich płaci. Ja mówiłem to wielokrotnie, a państwo wielokrotnie staracie się zaklinać deszcz i mówić coś, co nie jest zgodne z prawem, z prawdą, nie jest zgodne z wynikami, nie jest zgodne z wiedzą naukową. Dzisiaj pan się powołuje na raport NIK-u. Jeszcze raz panu mówię to, że nikt, GUS-u, przepraszam bardzo, GUS-u, tak, Główny Urząd Statystyczny, no skądś te dane wziął, po prostu ten raport jest nierzetelny. I tylko tyle mogę panu powiedzieć, jedyną instytucją, jeszcze raz panu powtórzę, niech pan sobie to zapamięta, która bada powietrze w trzech stacjach, a nie w dwóch, jak pan powiedział, bo ja się pana spytałem, proste pytanie zadałem, dlaczego pan kłamie na sesji i powiedział pan tutaj publicznie, że są tylko dwie stacje, ponieważ jedna została zlikwidowana. A pan na to mówi, że a pan powiedział, że powietrze z Kaliningradu idzie. No, gdyby pan więcej czytał, a ja czytam naprawdę bardzo dużo, mimo że jestem człowiekiem zajętym, to by pan wiedział, że jest coś takiego jak tło i to tło właśnie pochodzi na przykład, i też dawałem ten przykład, pan sobie może tam z tego żartować, ale to są pewne dane naukowe. W Berlinie uważali, że zapylenie tło nad Berlinem jest spowodowane przez cementownię w Opolu. To oczywiście można powiedzieć, ale idioci, nie? Niemcy głupki tam. No jak w Berlinie, a gdzie Berlin, a gdzie Opole? No tak się, tak akurat, że tak powiem, się rozchodzi powietrze, że stamtąd tak widocznie wiatry takie są z południa i ze wschodu i to idzie nad Berlin. A były doniesienia, że tło na Pomorzu jest spowodowane między innymi przez pyły z Kaliningradu. Ja to powiedziałem i to nie jest nic śmiesznego. Tak jak na przykład nie jest śmieszne to, co pan ciągle powtarza, ponieważ pan już nie ma żadnych argumentów, że ja powiedziałem, że benzalfa-pirem jest wydzielany przy okazji grillowania. Ja to powtórzę za każdym razem, ponieważ ja, w przeciwieństwie do pana, mam pewną wiedzę naukową, a pan po prostu jest ignorantem kompletnym. I tutaj jest ta różnica. Ja się powołuję na konkretne dane naukowe, a pan bredzi po prostu. I to, tak to jest między nami różnica.